Chwała Bogu za to, że mówił do nas dzisiaj. Mówił wyraźnie o tym, że poznanie ma ogromne znaczenie u Niego i chce, aby to poznanie w Jego ludzie wzrastało. Nie chce, aby było stające w miejscu. I mówił wyraźnie, że nie jest to poznanie umysłu, nie jest to poznanie mądrości ludzkiej, oparte na niej, ale to jest poznanie, które jest oparte na posłuszeństwie Bogu i doznawaniu, do w doznawaniu Jego obecności. Wiecie, zanim jeszcze przeczytam to, co chciałem, to wiecie, tak myśle, myślę, że Bóg wyrazi, to też pokazuje i z tym też właśnie w czasie przerwy chodziłem, myślałem o tym. Po, y, przeczytam y, drugi list do Koryntian, szósty rozdział, fragment tego listu. Szósty, y, może ten szósty rozdział od 11. wersetu. Usta nasze otwarły się przed wami koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u was, u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych, ponieważ zaś zależy się odzajemniać, należy się odzajemniać. Prze to jak do dzieci mówię rozsześci i wy serca wasze. Pamiętamy ten fragment, kiedy go rozważaliśmy parę miesięcy wstecz, paręnaście w sumie ale kiedy tak o nim dzisiaj przemyśliwałem, kiedy o nim rzeczywiście zastanawiałem się nad nim, Pan mi kładł przez Ducha Swojego Świętego, to żeby rzeczywiście też go wspomnieć, że bardzo dużo zależy i nieprawdą jest to, że nie zależy dużo od nas, bardzo dużo zależy od nas, od otwarcia serc. Paweł mówi, że jeśli otworzycie serca na nasze działanie, jeśli otworzycie serca na to, aby rzeczywiście tam e, też i przez nasze ręce, i przez nasze usta dokonywała się Boża praca, to Bóg ją wykona. Ci Koryntianie to, e, można było powiedzieć, no, byli strasznie przez Pawła napominani, strasznie przez Pawła nękani, bo w rezultacie tyle mieli, a Paweł jeszcze im nie odpuszczał. Paweł wiedział dobrze, że jeśli zamkną swoje serca, to będzie bardzo ciężko dojść do tych serc. Jeśli tam powstanie ciasnota, ciasnota ich własnej sprawiedliwości, ciasnota ich własnych uczynków, ich własnego mniemania o sobie, to wtedy rzeczywiście ten Chrystus, który działał od początku przez Pawła nad nimi, już nie będzie miał takiego przystępu, nie będzie miał mógł takiej pracy wykonywać. Wiecie, to jest yy, jedna strona tego, ciasnota duchowa. Druga strona, ciasnota fizyczna. Wiecie, kiedy, kiedy roz, ee, jest ciasno w jakimś pomieszczeniu, co najprostszą rzeczą byłoby zrobić, żeby nie było ciasno, rozszerzyć pomieszczenie, poszerzyć pomieszczenie. Ciasnota żyć siłą rzeczy przestaje, można powiedzieć, funkcjonować. O to też pawu chodziło fizycznie u Koryntian. Można mieć e, ciasnotę duchową, można mieć też ciasnotę fizyczną. Wiecie, tak, kiedy nawet tutaj było też śpiewane, myślę, że Chrystus naprawdę nas przekonuje do tego, i też przez te pieśni też przemawia. I mówi wyraźnie: otwórzcie się, otwórzcie się, otwórzcie wasze domy na Bożą pracę, otwórzcie wasze rodziny. Dzisiaj rano słyszeliśmy dużo o dzieciach, ale żeby to się mogło stać, trzeba się otworzyć. Naprawdę już w pewnym momencie Bóg wie, z płaczem mówię o tym do Niego, że w niektórych sercach jest ciasno i trudno się dostać. Trudno się dostać do tych serc. I myślę sobie z płaczem, mówię do Boga o tym, i stoję przed Bogiem, mówię: Boże, ileż lat to już mam nosić przed Twoim świętym obliczem, i kiedy w końcu za, pozwolisz mi o tym powiedzieć, i kiedy On teraz mnie zachęcał, to mówił mi o tym: Powiedz o tym, że niektóre na niektórych naprawdę jest ciasno i rzeczywiście ciężko jest dojść. Wiecie, co jest największym zagrożeniem? O tym też rano powiedziałem to było ukryte w pewnych słowach. Powiedziałem, że Chrystus dla nas jest wszystkim. Jeśli stoimy przy Nim, to przejdziemy przez wszystko. Jeśli stoimy blisko Niego, to przejdziemy przez wszystko. Ale w pewnym momencie, ciasnota w jakichś sercach może też spowodować to, że w pewnym momencie naprawdę będzie bardzo smutno i człowiek będzie ze łzami. Często dziecko nie wie, co dzieje się w domu w nocy. Dziecko idzie spać. Dziecko przeżywa jakieś doświadczenie, i idzie spać. Ale ten rodzic zostaje z tym doświadczeniem przez tą noc. Często ten drugi, nawet nie tyle, może często nawet rodzic, ale też drugi, który przeżywa jakąś sytuację, przeżywa jakąś relację, coś, chodzi mu o coś duchowego. Często zostaje z tym przed Panem i staje z tym przed Panem. Dlaczego myślimy, że tak Paweł sobie mówi te słowa, nie przeżywając ich zupełnie? On mówi w innym fragmencie, że boli go serce. Że bolą go wnętrze, że boli go wewnętrzny człowiek z powodu tego, że coś dzieje się w kościele, czego nie powinno się dziać. Tam, gdzie jest otwartość, tam chwała Bogu. I nie dzieje się ona jeszcze więcej. Ale tam, gdzie jest ciasnota, to otwórzmy serca na Boże działanie. Naprawdę otwórzmy serca wszystko, co mamy, na Boże działanie. O tym Bóg nam mówi. Naprawdę w pewnym momencie może być tak, że rzeczywiście Bóg. Może powiedzieć indywidualnie, ale jeśli mówi przez swoje słowo, przez swojego Ducha Świętego, to po to, żeby otworzyć się na jego działanie. Po to, żeby nie było ciasno, żeby człowiek nie pomyślał sobie, że ma takie, takie swoje miejscóweczki, które są miejscóweczkami zarezerwowanymi. Kiedy będziesz miał miejscóweczki po bokach zarezerwowane, to kiedy siądziesz do środka, będzie ci ciasno. Kiedy po bokach siedzą ludzie i widzisz, że ta twoja miejscóweczka jest między nimi, to wsiadając tam, pomyślisz sobie, ciasno mi jest. Ale kiedy, kiedy patrzysz na tego Jezusa Chrystusa, jak On to wszystko ma miejsce tam w niebie. Wiecie, nawet tu było czytane, o czym też moglibyśmy przeczytać za chwilę, ale... Myślę, że skupimy się jeszcze na czym innym. To rzeczywiście, kiedy patrzymy na Chrystusa, to On wpuszcza tam, gdzie miejsce jest dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Tam jest miejsce dla wszystkich w niebie, dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Tam nie ma ciasnoty, tam nie ma przyciskania się. Tak samo w chrześcijaństwie. Paweł mówi, tam nie ma ciasnoty. W chrześcijaństwie nie trzeba się przecisnąć do mety. W chrześcijaństwie się do tej mety dobiega. Ale tam nie ma przyciskania się do mety, tam nie ma przyciskania się przez, do czyjegoś serca, chociaż Paweł, widzimy, stara się przycisnąć do Koryntian. Naprawdę myślę, wydaje, że i tego jestem pewny, że w pewnym momencie naprawdę jest bardzo ciężko i stajemy przed Panem i mówimy jak Panie dalej. Możemy pięknie mówić, pięknych rzeczach mówić, mówić rzeczywiście o tych wspaniałościach chrystusowych, ale jeśli otworzone będą serca, to te wspaniałości chrystusowe będą od razu, jak to ziarno na glebę, która od razu zacznie pracować. Rzuć ziarno na yy, jakąś glebę, która jest niej nie przeorana, przechodzona, wydreptana. Inaczej można powiedzieć nawet na drogę. Czy to ziarno się przebije przez tą drogę? Czy będzie musiało sobie gdzieś tam znaleźć coś miękkiego? Ale kiedy rzucisz je na przeoraną ziemię, widzimy przez okno, tutaj, przeoraną ziemię, ziemię, która została głęboko przeorana, ten pług przednią w głęboko i przeora tą ziemię. Ona stała się otwarta, otwarta na ziarno. Kiedy to ziarno wpada na tą, na tą glebę, to rzeczywiście ono może wpaść tam głęboko i ono znajdzie swoje miejsce, źbło i później dalej będzie mogło być z niego wydane. Jak dobrze jest naprawdę, kiedy jest to otwarcie, bo w pewnym momencie Pan posyła dalej i mówi: Ja chcę Korentianie poprowadzić Was dalej, ale jeśli będziecie dalej stali w swojej ciasnocie, jak to mam zrobić? Powiedzcie mi jak. Jak? Dlatego też chwała Bogu za to, że Bóg chce otwartych serc. Mówi do nas o tym wyraźnie. Chce naprawdę otwartych serc. Jeśli będą otwarte serca, Bóg o, o, o coś obiecuje. I chciałbym, żebyśmy otworzyli e, pierwszy rozdział listu Pawła do Galacjan z kolei. 15werset. Ale gdy Bogu się upodobało, ale gdy upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała ani krwi. Bogu upodobało się. Co się upodobało Bogu? Co się upodobało z Pawłem Bogu? Objawić mu syna swego. Otwarte serce. Jest gotowe na objawienie syna. Czy myślisz, że objawienie syna to taki pierwszy tylko moment, gdzie tylko widzisz Jezusa Chrystusa? Mówisz, tak, oddałem, powiedziałem: Przyjdź, panie Jezu, i to jest objawienie Jezusa Chrystusa? O tym właśnie mówiliśmy rano, że objawienie Jezusa Chrystusa to jest objawienie pełni doskonałości, jaką Bóg w nim dał nam. I dlatego ten Paweł od tego czasu, kiedy szedł do drodze do Maszku, doznał tego lśnienia, stanął Chrystus na jego drodze. On ani przez chwilę, w to wierzę, jestem tego pewny, nie zatrzymywał się w objawieniu Jezusa Chrystusa. Ale to objawienie Jezusa Chrystusa szło ze wzrostem Pawła. Przybywały Pawłowi miesiące, lata. Paweł rozwijał się i, z, i rosło z tym rozwojem objawienie Jezusa Chrystusa. On mówi, kiedy szedłem yy, jako dziecko, kiedy byłem jako młodzieniec, kiedy byłem jako ojciec, w każdym czasie Bóg dawał coraz to pełniejsze, wspaniałe objawienie, mógłby Paweł powiedzieć, gdyby stanął przed nami. Cały czas to objawienie rozwijało się. W miarę tego, im, im więcej mogłem posiąść, im więcej mogłem zrozumieć z tego Chrystusa, im więcej mogłem zrozumieć z tego, kim On jest dla mnie, z, ty, z tego, co On. Chce czynić ze swoim kościołem, co chce czynić ze swoim ciałem, tym bardziej on mi się objawiał, tym więcej go widziałem. I dlatego później, kiedy piszę te listy, zobaczmy, listy napisane, weźmy jakiś jeden list Pawła, Filipian, Efezję, jakikolwiek list, zobaczmy. Bierzesz jeden rozdział i myślisz sobie, tu, już jest, tu jest taka głębia. Nawet ten pierwszy, tego Efezjan, o tym złączeniu tego, co na górze i na dole, o tej łasce, o tym objawieniu się Jezusa Chrystusa, pokazywaniu Jezusa Chrystusa, już sobie myśli, że tego człowiek, mądrutki człowiek, mądrości ludzkiej, nie byłby w stanie tego tak przedstawić. Nie byłby w stanie opisać. On miał mądrość, ale to była mądrość na podstawie zakonu. Gamaliel go uczył, ale to było na podstawie jakiegoś zakonu, poznania ludzkiego, przepisów, nakazów. Ale teraz tutaj ma kogoś, gdzie nie ma, można powiedzieć, tego, yy, gdzie ktoś go uczy z nauczycieli, ale uczy go sam Chrystus. Chrystus go wprowadza kim jest. I Chrystus każdego z nas, jeśli będziemy otwarci na to, na niego bezpośrednio i na to rzeczywiście na siebie nawzajem, Chrystus nas prowadzi w to, jaki jest w relacjach, w kościele, w każdym jednym wymiarze. Paweł nie musiał przechodzić szkoły, jak podchodzić do Koryntian. Nie musiał spotkać nauczyciela, który by go uczył: ludzkiego, ziemskiego nauczyciela, jak podchodzić do Galacjan. Słuchaj, przedmiot, podejście do Galacjan. Żebyś tego go nie przegapił. Paweł uczył się od samego Chrystusa. On wiedział, że każdy człowiek potrzebuje tak samo tego Chrystusa. Czy Galacjanin, czy Efezjanin, czy Filipianin, on potrzebuje objawienia Jezusa Chrystusa, które otrzymał Paweł. Paweł otrzymał potężne objawienie, ale chcia, chciał ich wprowadzić w to już od samego początku, objawienie Jezusa Chrystusa. Objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Jak dzisiaj, Znasz tego Jezusa Chrystusa? Co już doznałeś z tego objawienia? Kim jest Jezus Chrystus? Kim On jest? Kim On jest w doświadczeniu Twojej pracy? Kim On jest w uzdrawianiu? Kim On jest w duchowym obdarzaniu? W darach Ducha Świętego, kim on jest tu, kim on jest tam, kim on jest w tej dziedzinie, kim on jest tam, w tamtej dziedzinie. Objawienie syna Bożego. Paweł, kiedy pisze do nich o darach, o, o prorokowaniu, o tym wszystkim, on wie już, jak na to patrzy Jezus Chrystus. Starajcie się usilnie, mówi do nich. Starajcie się usilnie, aby to posiąść, a najbardziej, żeby posiąść prorokowanie. Starajcie się o to usilnie. Więc co za tym idzie? Cały czas mówimy o tym. Idzie o otwarcie. Paweł otworzył się. Na Chrystusa w drodze do Damaszku otworzył swoje serce. W tym czasie tam, kiedy już tam wszedł, dokonało się co miało się dokonać i on już mówi za tym Chrystusem nie przestanę iść. Rozpoczęła się moja droga, mój wzrost od tamtego czasu do ostatniego dnia Pawła było rozwijanie tego piękna Jezusa Chrystusa, objawienia, jakie mu dawał Ojciec. O tym Jezusie Chrystusie. Gdyby dostał je tylko od razu na początku całe pełni, tą pełnię, najprawdopodobniej nie ciągnąłby, ale on mówił do Filipian dalej biegnę, aby zdobyć. Dalej biegnę, aby jeszcze więcej otrzymać, aby otrzymać jeszcze więcej z tego Jezusa Chrystusa, i wy mi w tym pomagacie. Mówi nieraz do tych, do których pisał: Pomagacie mi w tym, jeśli tak samo biegniecie ze mną. Dodajcie mi otuchy, posilenia, ale jeśli zamykacie się na mnie, jeśli nie, nie chcecie biec razem, to mówi, będę biegł sam, będzie trudniej, ale dobiegnę. Tutaj dalej czytamy, albo może można powiedzieć jeszcze wcześniej chwilę. Albo im nie otrzymałem jej, to jest właśnie to, co powiedzieliśmy. Nie otrzymałem, yy, albo im nie otrzymałem jej od człowieka, ani mniej jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa Ewangelię. Otrzymałem przez objawienie tą dobrą nowinę. Dzisiaj może znać Ewangelię wszystkie cztery. Może się ich uczyć na pamięć, ale w objawienie Ewangelii o, trzeba wejść, będąc w Jezusie Chrystusie. Ludzie są w tych Ewangeliach, myślą sobie, znamy już Ewangelię, już jest w porządku, wiemy, że taki był początek, to jest ro, rodowód Jezusa Chrystusa, ta zaczyna się inaczej, ta znowu pokazuje wszystko chronologicznie i każdy mógłby powiedzieć że na ten temat, są lekcje biblijne. Ale jak korzystamy z objawionego Chrystusa w Ewangeliach? Jak widzimy objawionego Jezusa Chrystusa? To nie jest e, nasz umysł. Tylko to nie jest poddanie się swojemu umysłowi, już to jest poddawanie się duchowi świętemu, poddawanie się temu, w co duch święty chce wprowadzić człowieka. Jakim Jezus Chrystus chcecie się pokazać z tych kart Biblii. Niektórzy czytają tę Biblię, dlatego też jest tak, że zakryte są ich oczy. Mają zaślepione oczy, patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą. Brzmi nie raz jakaś Ewangelia gdzieś. Leci ona nieraz może z Twojego okna, z Twojego balkonu i myślisz sobie, no Ewangelia to jest, dotrze do każdego. Każdy, kto usłyszy chociażby jej kawałek, to od razu będzie pragnął tego. Duch Święty poruszy serce. Ale co się dzieje? Tak się nie dzieje. Mówisz nieraz raz pracy, zwiastujesz Ewangelię, tak się nie dzieje. Dlaczego? Bo ludzie nie chcą się otworzyć na to, nie chcą doznać tego. Objawienia Jezusa Chrystusa w tej Ewangelii. Nie chcą, znają ją, potrafią ją czytać, czy słuchać, nawet gdzieś tam znoszą, nawet to, jak to leci w samochodzie, wciadając do swojego samochodu. Ale ci jedynie, ci jedynie, którzy otworzą się na działanie, którzy będą chcieli, których Bóg przyprowadzi do swojego Syna, aby ten syn mógł im objawić Ojca, dopiero wtedy rzeczywiście zaczną widzieć, co należy widzieć. Dopiero wtedy będą mogli pójść. Dlatego też Bóg mówi wyraźnie: Czy. Czy otworzysz się na moje działanie? Czy otworzysz się na moje działanie? Czy pozwolisz, żebym zaczął działać na każdej płaszczyźnie? Możesz mieć uchylone drzwi do domu, gdzieś tam troszeczkę uchylone. I spróbuj przez te drzwi wejść do środka. Da, gdzieś tam zameczek, zapięty, uchylone są. Proszę, proszę. Nieraz nacięliśmy się tak w pracy mojej zawodowej. Ktoś krzyczał, proszę, proszę, a tam jeszcze jakiś tylko łańcuszek wisiał. No proszę, no zatrzymuj się na łańcuszku, jak proszę. Fajnie, że ktoś nas zaprasza do środka, ale zamknięte. Ale kiedy otwiera się, są otwarte. Drzwi, kiedy są one otwarte, wtedy rzeczywiście wchodzisz do środka. Możesz normalnie wstąpić do środka z tym wszystkim, co masz. To jest prosta sprawa. Z względem nas ludzi, to jest bardzo prosta sprawa, a tak skomplikowana w duchowym wymiarze, żeby ten Chrystus mógł wejść ze wszystkim. Często mówimy naprawdę przez naleciałości, przez to, jakimi jesteśmy. Wiecie, myślę, że u Chrystusa ktoś by powiedział nieraz. No, wiesz co, eee, to jest to troszeczkę inaczej, bo ty tam zostałeś doświadczony przez życie, ty jesteś ojcem, ja kawalerem, ja panną, to jest troszeczkę inaczej. Otóż, chwała Bogu naszemu, za to, że objawić chce nam swoją chwałę, objawia swojego syna, bez względu na Twój stan cywilny bez względu na to, jaki, kim jesteś, jeśli otworzysz swoje serce, bez względu na twoje pochodzenie, rodowód, jakiekolwiek tam pochodzenie geograficzne, jeśli otworzysz swoje serce, to to dla Boga nie jest żaden problem, żeby objawić swojego Syna. W każdej dziedzinie. Mój Syn zrobiłby w tej sprawie tak. Mój Syn zrobiłby tak. W sprawie dzieci. Mój syn zrobiłby tak w sprawie gościny. Mój syn zrobiłby tak w sprawie wychodzenia do, do drugiego człowieka. Mój syn zrobiłby tak. Potrzebujemy takiego ojca, który by nam pokazywał, co zrobiłby jego syn, żeby nam objawiał swoją wolę, co zrobiłby jego syn. Wiecie, my możemy mówić o czymś, cały czas mówić i, i, i mówić. Ja dziękuję Bogu za to, że on do mnie mówi i mówi wyraźnie. Do każdego z nas. Mówi wyraźnie i mówi, zrób to, zrób to. Niektórzy mówią, no do mnie tak nie mówi. Ja nie wiem często, jak, jaką drogę obrać. Idź do Pana i powiedz, mój Panie, powiedz mi, jaką drogę mam obrać. Weź Jego Słowo. Rzeczywiście klęknij przed Nim. Oczyść to, co należy oczyścić. Niech On zbada Twoje serce i oczyść to i na pewno odpowie. 100%. Że odpowie. 100%. To jest pewniejsze, że to niż to, że tutaj stoję. Odpowie. W, w swoim czasie, ale odpowie. Nieraz każe dłużej czekać. Nieraz odpowiada od razu, ale odpowie. Taki jest Bóg. Jeśli widzi oczyszczone naczynie, wleje. To oczyszczone naczynie krwią jego syna, pokorne do tego, żeby rzeczywiście mogła wykonać się tam boża praca, żeby mogło być gotowe, odpowie. I nie boję się tego. Jeśli ktoś mi powie, że nie odpowiedział, to powiem mu: idź do Boga. Zrób to, co On nakazuje w swoim słowie. Zawsze odpowie. Jeśli się otworzysz na Niego, to On otworzy się na Ciebie. Trzeci rozdział listu do Efezjan. Trzeci rozdział, i tutaj dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za Was, Pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Jak to jest powyżej, jak to już, jak to powyżej krótko opisałem. O, przez objawienie odsłonięta została mi tajemnica. Dana została mi tajemnica. I, inaczej, otwarta została przede mną tajemnica. Przez objawienie objawienie Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powiem, co musiało dokonać się w Pawle, żeby rzeczywiście to objawienie zostało mu dane, odsłonięte. Paweł otworzył się na działanie Boże. I to nie było otwarcie na działanie jakiegoś, jakiejś tam duchowości, na działanie jakiejś tam rzeczy. Nie powiedział, a teraz wszystko, co duchowe, nie wstępuje na mnie. Paweł od samego początku, poprzez posłuszeństwo tego, co mówił Mu Jezus Chrystus, otwierał się na Boże działanie dalej. I widać było dokładnie, dokładnie dalej, pracę za pracą Ducha Świętego w Nim, a On szedł i zwiastował to, co miał też zwiastować tym i właśnie Efezjanom. A propos tej tajemnicy złączenia, wyrwania pogan z tego, w czym byli, do i przeznaczenia ich jako narodu, narodu Wybranego dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i stali się Jemu posłuszni. I to była właśnie ta tajemnica. Ten Paweł ją otrzymywał. Objawiona mu została. Ktoś by dzisiaj mógł powiedzieć, Pawle, co to za objawienie? To taka prosta rzecz. Otóż możesz na to spojrzeć z pozycji literalnej i powiedzieć prosta rzecz. Kiedy spojrzysz na tą głębokość tego Bożego wybrania, Bożego przeznaczenia. Bożego wyboru przed założeniem tej źlego świata. I to wystarczyłoby, żeby tylko tamto spojrzeć. To już sobie myślisz potężna tajemnica, której nigdy nie Paweł by się nie nauczył w żadnej szkole. Gamaliel przy tej tajemnicy padał na wstępie. Wszyscy padali uczeni, wszyscy po kolei padali na wstępie. A tutaj dostaje mu objawiona ta tajemnica że idzie do Pogan, że Bóg sobie wybrał przed założeniem świata tych z Pogan którzy uwierzą w Niego, aby byli razem tam z Nim, w niebie, już jako ten naród wybrany, jako ten Izrael duchowy. Chwała Bogu. I dlatego ważne jest to, i o tym też mówiliśmy, żebyśmy nie podchodzili do kart Biblii jako do litery, ale właśnie widzieli w tym naprawdę głębokość Bożego docierania, objawienia. Kiedy czytasz ją setny raz, kiedy przeczytasz ją tysięczny raz, Ci się uda, to wiedz o tym, że jeszcze to jest za mało, żeby móc wszystko to doznać. Wszystkiego tego to, to zbadać. Dlatego Duch Święty wie doskonale, jak cię w to wprowadzić, w jakim czasie, używając e, jakiego czasu, jakiego fragmentu, wie doskonale, jak to wprowadzić. Ale czy jesteś gotowy? Czy ja jestem gotowy przede wszystkim na to, żeby Bóg mógł objawiać swoją wolę w każdej sprawie? Że mógł objawiać swoją wolę. Objawi ją często przez swoje słowo, mówiąc o tym na przykład, gdzie tam mówi o tym, żeby nie kłamać, nie oszukiwać się nawzajem, gdzie mówi o tym, żeby ee, jak pracuje się, dopracować sumienie, jak dla pana. I o wielu innych rzeczach, które Paweł wprowadzał w porządek kościoła a miał objawiona od samego Jezusa Chrystusa, aby tak czynić. I mówił o tym, i mówi do, do dzisiaj o tym. Więc yy, kiedy czytasz Słowo Boże, często będziesz tam się z tym spotykał. Zawsze będzie to potwierdzone przez Słowo Boże. Ale też przychodzi indywidualnie, chce Ci pewnych rzeczy pokazać. Chce pokazać Ci, objawić, jak Jego Syn wygląda w tej czy w tej sprawie. Jak Jego Syn postąpił, naprawdę postępuje, postąpiłby dzisiaj w sprawach Twojego posiadania w sprawach tego otwarcia tego wszystkiego. Łatwo. Na no i przykład tylko, naprawdę przyjmijcie to jako przykład. Łatwo mówić o oddaniu wszystkiego. Ale kiedy przychodzi do tego. Jakże musisz umartwić całkowicie starego człowieka, żeby, jeśli Bóg tego by chciał, żeby tak się stało? Łatwo się o tym mówi, ale kiedyby doszło do tego, że Bóg by tego zażądał, jakżebyś z Bogiem walczył, jakżebyś do końca trzymał to w swoich dłoniach, dopóki byś puścił tą dłoń, aby Bóg mógł to zabrać. Łatwość w słowach. Bóg chce, aby była łatwością w życiu, w życiu oddania wszystkiego Bogu. O to chodziło. I tu dochodzimy do, jeszcze raz do tego Koryntu. Idziemy z powrotem do nich. Korynt miał coś dla siebie. Koryntianie mieli coś, trzymali jeszcze dla siebie. W tym sercu jeszcze mieli coś swojego. Coś dla, te, dla siebie, dla swojej chwały. To spowodowało podziały. Ale kiedyby zostawili wszystko, puścili, o tym mówił Paweł. Tam rzeczywiście zagościłaby w pełni chwała Jezusa Chrystusa. I dlatego Paweł zachęcał, napominał, karcił, smagał tych Koryntian, Koryntian, aby się tak stało. Aby naprawdę to otworzyło się to serce, żeby oddali wszystko mu, czy Bóg nie byłby Bogiem? Czy powiedziałbyś o Bogu, że jest straszny? Gdyby dzisiaj zażądał wszystkiego od Ciebie, czy byś powiedział o Bogu, że jest, że to nie jest ten Bóg, że nie chcesz za tym Bogiem iść, gdyby powiedział: Daj mi wszystko? Może tak powiedzieć? On może wszystko. Co tylko zechce. Mówi to, badając serce swojego dziecka. On mówi to, kiedy może to powiedzieć swojemu dziecku, ale może to powiedzieć. I chwała mu za to, że Bóg to jest Bóg. On nigdy nie będzie kaleczył swojego dziecka. On nie kaleczył ofiary na ołtarzu. To ludzie kalekie składali. To ludzie przynosili kalekie ofiary. On zawsze mówił: przynieś to, co masz najlepsze. Przynieś to, co masz najpiękniejszego w swoim stadzie, bo to mi Bogu przynosisz, który ci to daje. Tak rozmawialiśmy chwilę temu, że ludzie często naprawdę chcieliby przynieść Panu Bogu coś. Co jest kalekiego? I powiedzieć, Boże, przecież widzisz, że się otworzyłem. No masz. A Pan Bóg przecież mówić tyle Ci dałem. To wszystko ode mnie pochodzi. Ode mnie jest Twój oddech. Ode mnie jest Twoje zdrowie. Ode mnie jest Twoje chodzenie po tej ziemi. Czemu jeszcze masz coś dla siebie? Czemu Twoje zagrody są zamknięte? Czemu jeszcze gdzieś zamknięcie jest w Twoim sercu? Przecież to ode mnie wszystko pochodzi. Przecież ja Ci to dałem, czy nie chcesz tego tworzyć przede mną, aby mógł ci dać jeszcze więcej, a kiedy będzie Ci to zagrażało, kiedy spowoduje, może spowodować to Twoją śmierć, to ci to zabiorę. Kiedy miałby to spowodować Twoje cofanie się, mogę ci to zabrać, ale nawet wtedy zrobię to w miłości, abyś nie, nie stracił życia wiecznego. Abyś nie stracił tego, co masz na wieczność. Mogę ci to zrobić, bo ja jestem Bogiem. I wiecie, takiemu Bogu, takiemu Bogu właśnie warto zaufać. Diabeł zabiera ludziom. Nie pytając się, czy może, zabiera im szczęście, radość, pokój, zabiera im miłość, wszystko im zabiera. I nie pyta, czy może. To jakże byśmy Bogu nie mogli tego wszystkiego oddawać? Żeby mówić: Boże, dysponuj tym, bo Ty jedynie jesteś tym, który nie zmarnuje tego, ale pomnoży. Bóg, jeśli coś Ci zabiera, to daje Ci. W to miejsce jeszcze więcej. Kiedy coś oddajesz Bogu, to Bóg w to miejsce daje jeszcze więcej. Co zrobił z apostołami? Mówił tak: poszliście za mną, otworzyliście się na mój głos, poszliście za mną i za to będziecie mieli sto razy więcej tego wszystkiego. Poszliście za mną. I oni mogli aż być zdziwieni, że tyle razy, że, 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 że aż tyle będą mieli więcej. A Pan mówi tak. Tak, będziecie mieli więcej. Otwórzcie się tylko. Otworzyliście się na moje powiedzenie: Pójdźcie za mną, będziecie mieli więcej. Ja nie jestem tym panem, który was zażynał i łowiliście tyle czasu w tym jeziorze, i, 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 i tyle nie mogliście złowić, od kiedy poszli za Jezusem Chrystusem. I kiedy na słowo Jezusa Chrystusa byli posłuszni. To, co się działo z ich sieci, sieciami. Przepełnione, przepełnione, aby się nauczyli, że u mnie, u mnie jest to, co macie najlepsze. Nieraz to będzie tak, że co dzisiaj jest rzeczywiście też uczone, ale my wiemy dobrze, że to, jest, że to jest kłamstwo, że będziesz miał tutaj na tej ziemi nie wiadomo ile. Ale właśnie tak nie jest. On zabiera Twój ciężar, on zabiera Ci Twój ciężar, aby dać Ci swój, swoją swobodę. Dla wielu ludzi, również chrześcijan, to, co posiadają, jest ciężarem. Oni nieraz na plecach mają ten ciężar. I są ty ci, którzy dla niektórych, nie, nie, niektórych jest może tak, że nie jest to ciężarem. Ty tego używają w swobodzie Panu, ale dla niektórych jest to jak ciężar na plecach. Jakbyś kamień im przywiązał, młyński i kazałbyś im iść. I oni mówią, ciężar ma na plecach, człowieku nie widzisz. To idź do Pana. On cię uwolni w ten sposób, jaki zechce, w taki czy w inny sposób nie wiem, o jak on to uczyni z tobą, ale on chce to uczynić, uwolnić, żebyś biegł. Bo nie powiedziane jest o tym, że mamy się czołgać do Królestwa Bożego, ale że mamy biec. Powiedziane jest o tym, że mamy biec, biec w tym biegu wytrwale. Jak biec z kamieniem? Jak biec z głazem na plecach? Idzie? No nie idzie. Oddaj ten głaz Panu. On wie, jak go ściągnąć. On wie, jak zerwać to. On wie, jak oswobodzić więźnia, jak wyprowadzić go na wolność. On wie, nieraz nie jednego trzyma. Wszedłem na pewien temat, już będę za chwilę kończył. Jednego trzyma dwa złote, drugiego mogą przytrzymać nie wiadomo jakie pieniądze. Ale jeśli trzymają człowieka, to on oswobadza z nich. Dlaczego? Bo dla niego pieniądze nie mają znaczenia. On biedaka wysyła, aby ubogacał innych. Ile ten Paweł miał do wchodzić do tego Koryntu? Mówi, słuchajcie, Koryntianie, mam taki kapitał. Wpuścicie mnie? Nie. Fizyczny, ale z potężnym kapitałem duchowym wszedł do Koryntu. I ci Koryntianie mogli ciągnąć z tego Pawła. A tam był on cały czas w relacji z Chrystusem. Wzrastał, wzrastała jego wartość duchowa. Wzrastało to wszystko. I oni mogli ciągnąć. Gdyby było to fizyczne, wszystko to by runęło. Ale dlatego, że to było duchowe. To nie był kapitał fizyczny. Złużyć to, co masz. Mówię nieraz do Pana, Panie, wiem, to jest trudne doświadczenie. Kiedy nawet dzielę się teraz z Wami, to wiem, że to jest doświadczenie. Za chwilę Pan mnie z tego rozliczy, ale modlę się tak do Pana i wie on, on, on o mojej szczerości teraz. Że mówię, Panie, niech to naprawdę wszystko służy Tobie. Nic nie wezmę ze sobą. Nie będziesz mnie rozliczał według ciężaru skarpety. Ile tam nagromadziłeś, mój synu, za życia? Pokaż, no, wchodzisz. Nie! Na podstawie tego, co u niego odłożyłem. Na podstawie tego, co mam u niego. Na ile otworzyłem się na jego działanie. Na jego działanie w kościele i poza kościołem. Działanie tych, na działanie tych ludzi, którzy mnie na, na spotykają po drodze. Działanie na, na działanie Ducha Świętego, który chce im powiedzieć Ewangelię. Na ile otworzyłem się, żeby modlić się za nimi, żeby przebywać z nimi. To jest nasze bogactwo. I tego nienawidzi diabeł. Możesz dawać pieniądze tym ludziom z tego świata. Oni mogą je pociągnąć z, z opieki, z filmów charytatywnych. To jest może dobre. Ja nie mówię, żeby nie dawać. Dobrą rzeczą jest dawać. Zdobywać także i tą łamoną niegodziwości. Ale daj, daj to wszystko Panu. Niech on tym kieruje. Dajmy to wszystko Chrystusowi. Niech on tym kieruje. Otwórzmy się na Chrystusa ze wszystkim, co mamy. Wiecie, to jest takie piękne, i mówię mojemu panu, panie, nie daj, żebym zamknął się przed tobą w czymkolwiek. Nie daj, kiedy powiesz mi daj, słowa, i będę wiedział, że to jest, pochodzi od ciebie, i będę wiedział, że w tym poprowadzisz, panie, idę, idę, bo życie jest krótkie. Bo to życie można przeżyć sobie dla siebie. Wiecie, naprawdę, możesz po 20 latach swojego życia pomyśleć: Och, te 20 lat tak zleciało. No, co, co no, no trudno, zleciało. Nie mów tak, trudno zleciało. Mów, niech następny rok będzie rokiem Chrystusa, Jezusa, działania w pełni we mnie i przeze mnie. Niech objawia się mój Pan przeze mnie. Panie, każdy dzień, niech objawia się Twoja chwała, Twoja łaska. Każdemu człowiekowi, którego spotkam na swojej drodze, chcę podzielić się objawieniem Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jakie to by było też piękne. Jakie to było wspaniałe. Żyć już dla Niego i w dniu. Twojego odejścia, wtedy, kiedy tak się otworzysz na Boże działanie. Łzy tych, którzy zakochani są w Chrystusie, będą leciały potokami. Łzy będą nie do zatrzymania. Będą płakali, że tracą taką perłę, bo takich perł jest coraz mniej na tej ziemi. Będą, ale ludzie będą biegali z końca w koniec, żeby szukać, ale będą. Ojciec obiecał, będą. Ty, którzy otwarli się na Jego działanie. Którzy otworzyli się na działanie Ducha Świętego. Którzy są swobodni w tym, aby Bóg przez Ducha Świętego mógł czynić to, co zechce. Tam tak, tam inaczej. Tam służyć tym, tam służyć znowu inną rzeczą. Ale żeby ten Chrystus, objawienie Jezusa Chrystusa, które daje nam, mogło z nas przelewać się dalej. Objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Uwolnił mnie. To jeszcze... Och, dużo tego, ale tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że uwolnił każdego z nas z posiadania. Uwolnił każdego z nas z tego, żebyśmy zarządzali czymś sami. Jakaż to radość mieć takiego zarządcę. Wiecie, to jest właśnie wspaniałe, że on zajął się wszystkim. Powiem wam w takiej szczerości dziecięcej. Bo lubię dzieci, lubię z nimi rozmawiać. To powiem wam z takiej szczerości dziecięcej, że mówię nieraz mojemu panu: Panie, proszę, znasz moją pamięć. Wiesz, jaka jest moja pamięć. O niektórych rzeczach zapominam. Kiedy obudzę się rano, proszę cię, mój kochany panie, przypomnij mi o tej rzeczy. Mógłbym ją gdzieś napisać, na, na, gdzieś na ścianie, gdzieś na tym. Napisałem, ale ty wiesz, panie, że nieraz w tym biegu mogę nie spojrzeć nawet w to miejsce. Proszę, obudź i przypomnij mi to. Nie zawiódł mnie ani razu. Dlaczego? Bo mówię mu, otwieram się na niego, a on dokonuje swojej pracy. Wiesz, że jestem człowiekiem, który zapominam. Nieraz mówię: Panie, proszę cię, przypomnij mi przez swoje słowo, bo zapomniałem, co w tym momencie powinienem zrobić. Po prostu. Nie, nie tego. I akurat w tym momencie Pan mówi mi, swoje, skieruj swoje oczy na tą sprawę, czy na, na, na to kazanie, czy na tamto kazanie na tej stronie, czy na słowo moje. Skieruj. Czy, czy w modlitwie odpowiem Ci. I wiecie, nigdy nie zawiódł. Kieruje zawsze i dostaje odpowiedź od Niego. Dlaczego? Bo otwarty, otwarte serce zawsze będzie tak od Boga dane i w każdej sprawie. Chwała Bogu za to, że w ten sposób się objawia. Ja nie mówię o jakimś objawieniu. Paweł miał potężne, cudowne, święte objawienie. Naprawdę tego, co jeszcze. I Bóg może dać to każdemu. W tej, można powiedzieć, poznaniu Boga. Ale dał to już też przez Pawła. Ja mówię też tym, jak Bóg chce się objawiać ci. Jak chce ci się pokazywać w tych wszystkich rzeczach, co też potrzebuje codziennych. Gdzie wydaje ci się, że Bóg się tymi rzeczami nie zajmuje. O tych większych rzeczach chciałbym przeczytać to, co już wcześniej powiedzieliśmy. Pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Kiedy mówię głośno, to wybaczcie mi to, bo nie chcę krzyczeć, ale porusza się moje serce, kiedy mówię to do Was. I mówię w poruszeniu. Nie po to, żeby krzyczeć, czy jakąś presję, modulować dźwięki, presy, wywierać. Pan wie. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać Sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego Anioła Swego, Słudze Swemu Janowi. Już kiedyś o tym mówiliśmy. Co miał takiego Jan? Że to objawienie, które Syn Boży e, chciał dać, które dał mu ojciec, dał mu Bóg, przynosi Janowi. Co miał takiego Jan? Jan był otwarty, oddzielony od rzeczy ziemskich. Nie siedział sobie w pałacyku, gdzieś tam służba wokół niego biegała i było mu już tutaj łatwo, miło i przyjemnie. Był na zesłaniu z powodu zwiastowania świadectwa Chrystusowego i tam na tym zesłaniu, naprawdę rozkochany w swoim mistrzu. Ten mistrz przychodzi i mówi teraz: Janie, mówię ci to, co mi pokazał ojciec i co chcę, żeby objawić ci przez swoje sługi. Jan otrzymuje coś. Co po prostu widzimy, potężne, potężne, sięgające przed Jana, daleko, daleko, daleko. Ale otrzymuje to, bo kocha, bo kocha, bo jest otwarty na to, żeby to otrzymać. Tak samo Daniel, tak samo inni. Objawienie od Boga, dane przez Jezusa Chrystusa. To już samo nam pokazuje, naprawdę, kochani, nam pokazuje, czy chcemy w to wejść. Szósty rozdział a propos wejścia. Szósty rozdział, pierwszy werset. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący chodź, chodź, otwarcie pieczęci. Tych pieczęci otwarcie, które nikt nie mógł ściągnąć. Otwarcie tego, co tu Bóg pokazuje, to jest otwarcie. I co mówi do Jana? Co tutaj słyszymy za głos mówiący donośny jak grzmot? Mówiący, chodź, chodź, Janie, chodź, pokażę ci to. Nie pragniesz, Boże Dziecko? Czy nie pragniesz tego, Boże Dziecko, żeby Bóg tak mógł do Ciebie powiedzieć, chodź? Ale gdzie masz być, żeby tak być w miejscu, w którym Bóg mógłby powiedzieć do Ciebie, chodź, pokażę Ci, co zakryte, odsłonię Ci, co zakryte? W miejscu pokory, w miejscu uniżenia, w miejscu otwarcia, w miejscu oddania wszystkiego, aby rzeczywiście Bóg mógł. Dotrzeć bez żadnych ograniczeń, żeby było otwarcie na Boże działanie. I wtedy On ci po może powiedzieć, jak Janowi powiedział chodź. Widzimy później znowu dalej. To w y, trzecim wersecie z kolei i dalej w siódmym jest napisane, a gdy zjadł czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła chodź i widziałem oto siwy koń, a temu, który na nim siedział i można powiedzieć, z jednej strony wprowadzenie Jana, a z drugiej strony przyprowadzenie tego, co miało nadejść. I to jest właśnie wspaniałe, że Bóg wprowadza Jana w objawienie tego, co miało nadejść. Bóg mówi: chodź, i przychodzi to, co miało nadejść. I to jest właśnie cudowną naszego Pana. Bóg wprowadza Jana w to, co ma nadejść, i nadchodzi to, co ma przyjść od Boga. Siedemnasty jeszcze rozdział: tego też objawienia. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Teraz moglibyśmy się rozwodzić, co to wszetecznica. Ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili na, ktoś by powiedział, może nawet prostej rzeczy. Ale chciałbym, żebyśmy ją zobaczyli, co tu jest powiedziane do Jana. Chodź. Pokażę ci sąd nad wielką przetecznicą, chodź, pokażę ci moje zwycięstwo, chodź, pokażę. Bóg mógłby to nie pokazywać nikomu, po prostu mógłby tego dokonać, ale Bóg mówi: chodź, pokażę ci moje zwycięstwo, pokażę ci, jak postąpię z tą przetecznicą. Bóg każdemu z nas pokazuje, jak postępuje z przeciwnikiem, jak postępuje z grzechem, jak postępuje z naszym wrogiem. Mówi: chodź, pokażę ci, jak postąpię z Twoim wrogiem, z Twoim ja. Z Twoim e, wysokim mniemaniem, z Twoją dumą, Chodź, pokażę ci, jak mogę to zwyciężyć, jak mogę się z tym rozprawić. Warto pójść wtedy za Bogiem? Warto wtedy pójść i zobaczyć, jak rzeczywiście on się z tym rozprawia? Pozwolić mu na to, żeby się rozprawił? Warto, bo to cię ocali. I w dniu sądu. Będziesz mógł wejść do wiecznej radości Pana Swego, usłyszeć to i wejść. I tak jak już było dzisiaj czytane rano, tak można powiedzieć od tego dziewiątego wersetu. Pan wyraźnie pokazuje. Objawia tutaj 21 rozdział, dziewiąty werset, objawia tutaj to miejsce, miejsce, gdzie będą wierni. Miejsce dla zwycięzców. Miejsce dla tych, którzy oddali swoje życie i wszystko Jezusowi Chrystusowi to miejsce, w którym będzie bóg wszechmogący. Jak to jest napisane, jego, świąty jego świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I gdybyśmy mieli nawet już na tym wersecie, to byśmy zobaczyli, że na tym wersecie opiera się pełnia naprawdę Bożej obecności. Tyle moglibyśmy na, te, na temat tego wersetu mówić. Jednego nawet już tutaj można powiedzieć tego wersetu, jednego fragmentu, mówić o tym, jakaś światłość, jakaś chwała, jakaś świątynia to musi być. Jakaś piękność, majestat tej świątyni. Piękność tego dnia tam musi być. I powiedz mi, czy chciałbyś, aby Bóg mógł ci te wersety, te kamienie, to wszystko, żeby mógł ci to wszystko przedstawiać. Czy chcesz wejść? A jeszcze powiem więcej, bo te kamienie to jedno. Ale czy chcesz wejść? Głębiej, aby Bóg mógł Ci przedstawiać swojego syna, Jezusa Chrystusa, w zwycięstwie nad tym, co jeszcze masz w swoim życiu. Nad, yy, w zwycięstwie nad jakimkolwiek zamknięciem, w zwycięstwie nad jakimkolwiek myśleniem o sobie, nad jakimkolwiek jeszcze patrzeniem na to, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy warto się otworzyć, czy nie warto się otworzyć, co chcesz, żeby Pan Ci pokazał. Chcę, żeby Ci objawił, co chcę w tej sprawie uczynić. Jeśli chcesz, On jest gotowy. A kiedy chcesz, On rzeczywiście będzie to z Tobą czynił, kiedy się otworzysz na Jego działanie. Każdy na przestrzeni lat, kto otworzył się na działanie Jezusa Chrystusa, z tym Chrystus wykonywał swój plan. Wykonywał w otwartym takim człowieku coś, co później następne pokolenia długo już nawet po śmierci tego sługi Bożego czerpały i czerpią do dzisiaj. I nieraz doznajemy jakoś, można powiedzieć, perełka, jakieś, jakieś yy, czyjeś życie, można powiedzieć, spędzone na czymś i dostajemy, można powiedzieć, to świadectwo. I wtedy zachwyceni możemy powiedzieć, jakie wspaniałe objawienie mu, co mu Pan pokazał. A to właśnie dlatego, że on oddał wszystko Chrystusowi. Oddał swoje życie, aby Chrystus mógł go wprowadzić w to poznanie, kim jest, także w tej dziedzinie, w tej sprawie. Jak dobrze, kiedy każdy z nas na to się otworzy, nie oceniaj tego, czy to jest zbyt głębokie, czy zbyt płytkie. Oddaj się Chrystusowi i zobacz, co Chrystus o tym myśli. Co On o tym myśli, jakim On chce Ci się objawić, jakim On chce Ci się pokazać. I kiedy będzie objawiał się z chwały w chwałę, to podziwiaj Go. Padaj przed Nim i podziwiaj Go, bo w tym podziwie będziesz mógł oglądać następne rzeczy. Niech Pan będzie z tobą i ze mną, abyśmy naprawdę wchodzili w głębokości Chrystusowe. W każdej chwili, w każdym czasie i w każdej dziedzinie, byśmy naprawdę nie przytykali się na nic, ale otwarci byli na wszystko, co Chrystusowe. Amen. Amen.